Cześć, siemanko, witajcie w odcinku, w którym otworzymy sobie polski jazz kit. Niestety nagrywam to jeszcze w takich warunkach trochę polowych, temu jak widzicie, no tutaj jest te biurko, jest zakurzony monitor, bo cały czas trwa ten remont. Trudno jest z niego wyjść, ale mam nadzieję, że do końca tego miesiąca jako tako się uda. Wracając do tematu, mamy dzisiaj jazz kit, w którym mamy dwie karty limitowane, dwie saszetki z FIFA 365 oraz... No i tyle, szczerze. No i mamy to za 11,99. Limitki są takie same w każdym, więc zobaczymy. Ogólnie no, dla samych limitek nawet warto to kupić, więc sobie wyciągamy. Folijkę tam do tyłu sobie gdzieś rzucimy. No i patrzcie, kogo tu mamy. No, na szczęście są w stanie idealnym. Jest N'Golo Kanté i jest Dembele. Troll Barcelony. Więc mamy te dwie karty limitowane, więc całkiem fajnie. Tu sobie odłożymy na razie. Saszetki na później, zobaczymy sobie, co tu jest ciekawego. No tu jest, że już jest FIFA 365. Zestaw startowy, multipaki, może jeszcze jakieś multipaki bym dokupił na święta. Właśnie wracając do tematu świąt, mam pomysł. Już jest pira ze drzwi, wszystko obmyślane. Odcinki będą, mam nadzieję, znaczy mam, no, chcę, żeby pojawiały się codziennie. Tylko możecie dać mi jakieś jeszcze pomysły na odcinki, bo miałem też pomysły, żeby zrobić na przykład taką serię. Mam mega dużo Brawo Sportów starych i tym podobne. I czy chcielibyście na przykład 1-2 odcinki w tygodniu właśnie z takich retro Just Kickitów albo z Brawo Sportów, gdzie będziemy sobie patrzeć, co było w zestawie z tym i tym podobne rzeczy i przeglądać po prostu. Więc jeżeli będziecie tak chcieli, żeby takie coś dziś koledzy, żeby takie coś było, no to jak najbardziej dajcie znać i na pewno takie coś zrobimy. Również, o, Messi niestety już w koszulce PSG. Również będzie konkurs na 300 subskrypcji, ale to mówię, to w grudniu zrobimy, bo 300 subów już wybiło, konkurs był obiecany, ale jak najbardziej go zrobimy, nie będzie tak, że ominiemy go, więc zrobimy sobie. Tylko tak jak mówię, zrobimy go gdzieś w grudniu. W grudzień mam nadzieję, że będzie mega fajny, że wam się spodoba. Mam parę pomysłów, które mam nadzieję również, że wyjdą. A jak wyjdą, to będzie naprawdę super, ale to wydacie. Znaczy, no i mam nadzieję, że wrócimy sobie jako tako do live'ów. No i co będzie w następnym? O, patrzcie. Następny będzie też bardzo fajny. 14 grudnia. Dwie karty limitowane, w tym jest Ferran Torres i Zieliński. Saszetka z naklejkami oraz dwie paczki, więc... Jak będzie za 11 zł, jak najbardziej również się opłaca. Otworzymy sobie te dwie paczuszki. O, tu mój królik niestety cały czas uderza. Tak jak wiecie, nie kupuję jakoś mega dużo tej FIFA. Mam nadzieję, że uda się uzbierać mi z wymian i tym podobnych rzeczy. Mamy tutaj Herb Real Madrid, Mendiego, Neresza, Wan-Bissakę i dwie karty specjalne, a jest to Titan Antonio Lopez oraz Magicen Toni Kroos. Ok, no i mówię, parę już też idzie rzeczy do mnie. Będę chciał jak najwięcej tych rzeczy kupić, żebyście mogli sobie fajne rzeczy na kanale oglądać. No i tu mamy Herb Milanu, Müller, Lautaro Martinez, Gustavo Scarpa. No i dwie karty specjalne. Papazdopoulos, Sokratis oraz William. No i co wam mogę powiedzieć? Jak widzicie, całkiem przyzwoicie. Następne będzie na pewno jeszcze lepsze, bo będzie jakby jeszcze jedna dodatkowa saszetka z naklejkami, tylko nie wiem, czy właśnie cena nie będzie się różnić. Według mnie, jak za 12 zł jak najbardziej opłaca się to otworzyć i kupić, bo no mamy dwie limitki. Dziś to wleci na kanał, więc... Pozdrawiam was wszystkich, dziękuję, że jesteście. Ostatnio wyszły w ogóle jakieś miksy z dyskiem, ponieważ zaczął jakby dysk zaczął narzucać stare odcinki, które już były do przodu i ja z myślą nawet no, nie oglądałem ich, tylko wrzucałem, a to się okazywało, że to są stare odcinki, za co bardzo przepraszam, mówię. Teraz do końca miesiąca będę wrzucał retro serię, to dzisiaj jest jedna rzecz, która jest nagrywana na żywo, tak? A reszta będzie z retro serii. Czyli tam tą Bundesligę i Champions League dokończymy, a mówię, od grudnia lecimy już z wszystkim, co do mnie przychodziło, co przychodzi cały czas. Chcę trochę tego nakompletować, żeby móc dla was otwierać. Wam dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, trzymajcie się,
Piąteczka i tak jak może, jak... A, od nowa. Jak możecie, to dajcie właśnie w komentarzach znać, jakie odcinki byście chcieli, co byście chcieli zobaczyć na kanale. I jak ktoś da jakiś pomysł, może też go nagrodzę przy najbliższej okazji. Fajny pomysł. Więc jak ktoś da fajny pomysł, to go nagrodzę. Więc piszcie pomysły, może coś wam się uda przy okazji wygrać, a dla mnie będzie to fajne, bo będzie coś fajnego na kanale. Mówię, parę pomysłów mam, ale mam nadzieję, że wasze też mnie zaskoczą i będę mógł coś z nich wykorzystać. Więc dziękuję za oglądanie, do usłyszenia, do zobaczenia. Pamiętajcie o subie, o łapce w górę i o subie, łapce w górę i o komentarzu. Trochę zamotany jestem, bo co dopiero przed chwilą wstałem. Dzięki za oglądanie, siemanko, trzymajcie się, piąteczka i zapraszam na grupę.